udawaj! Nie udawaj! To powiedz, z jakiej okazji możemy Agatę wkręcić i jakie są okoliczności takie, że wkrętka może się udać? 17 ma drugie podejście do egzaminu praktycznego w Krakowie na prawko, więc tutaj można byłoby coś podziałać w tej kwestii. Czyli rozumiem, że pierwszy egzamin nie poszedł po myśli Agatki. Ona to zawiodła. Oblany, co zrobić. No a przecież już tyle razy jechaliście razem i wszystko było dobrze. Tak jest, tak jest. To wiele razy trasą egzaminacyjną. Dzień dobry, pani Agato, witam serdecznie. Marceli Kukuła, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Na 17 lutego mamy tutaj drugie podejście do egzaminu praktycznego. Z tego, co widzę, mamy panią wpisaną. Dobrze, nie zgadza się, powiem pani szczerze. No, miałam pierwsze podejście i nie zdałam. I, proszę pani, tak to może wyglądać teoretycznie, ale egzamin był oczywiście praktyczny, jak się pani domyśla. Przeanalizowaliśmy, wie pani, tutaj pani cykl egzaminacyjny, no i zachodzi podejrzenie, że mogła pani zinterpretować ruchy, które wykonywał egzaminator na placu manewrowym, jako, że tak powiem, próbę pani zarówno podpowiedzi, jak i naprowadzenie panią na właściwy tor ruchu. Pan co, ale no nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Proszę pani, chodzi po prostu o to, że może pani zostać warunkowo dopuszczona do możliwości wyjazdu z placu manewrowego na trasę. Chcąc uniknąć, wie pani, stresu ponownego łuku w pani wykonaniu, tutaj w tym przypadku by było, byłaby pani od razu proszona, żeby zająć miejsce w pojeździe egzaminacyjnym. Czyli nie miałabym w ogóle do wykonania zadań na placu manewrowym? Tak, proszę pani, plac manewrowy ma pani już zaliczony, tak mogę pani powiedzieć. No ale przecież nie robiłam w ogóle zadania związanego ze wzniesieniem tego drugiego, no to... No ale dobrze, pani sobie z tym świetnie poradzi. No dobrze, no to jeżeli jest taka możliwość, no to ja się zgadzam, ale jest to dla mnie takie, no dziwne, powiem szczerze, bo się nie słyszałam o czymś takim nigdy. Proszę pani, wyjeżdżamy z ulicy Balickiej. W którą stronę chciałaby pani jechać? To będzie w prawo czy lewo? Nie, no proszę pana, jak ja sobie mogę wybrać trasę egzaminacyjną? Błagam, no to jeżeli ja mam możliwość wyboru, to w takim razie, no nie wiem, no to ja chcę tylko jeździć po placu manewrowym. No jak ja mogę sobie wybrać trasę egzaminacyjną? No proszę pana. No i wtedy właśnie dostanie pani prawo jazdy warunkowe, które uprawni panią jedynie do jazdy po placu manewrowym. Nie, no to jest jakiś żart. Nie wierzę. Dlatego staram się nie przeklinać, bo podejrzewam, że jestem gdzieś na jakimś... Mateusz nam mówił, że jesteś chodzącą łagodnością. Jak przeklinać? Jak... Tak, panie. Agatka, niech słuchacze RMF Max poznają cię od najlepszej strony, no. Tak, dlatego po prostu starałam się nie przeklinać, bo podejrzewam, że pół Polski mnie słucha. Mateusz, to jest moment, w którym możesz wyjść z bagażnika. Nie mogę, bo związany jestem. Nie, to dopiero wieczorem, to dopiero później, po powrocie do domu. Dziękuję ci bardzo. Szerokiej drogi i powodzenia na egzaminie. Powodzenia, zwłaszcza na tym łuku. Dziękuję bardzo.